Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep kfd.pl. Cześć, jesteśmy dzisiaj z Danielem i Bartkiem pod klubem Level Up. Będziemy dla Was prezentować zagadnienia. Zresztą zobaczycie sami, jakie zagadnienia. Najważniejsze jest to, że podnosimy poziom Waszego treningu. Level Up. Cześć, jesteśmy dzisiaj z Bartkiem Nowackim. Znajdziecie go na Facebooku pod hasłem Pan Kręgosłup. Gość jest specjalistą fizjoterapii. Pokaże nam dzisiaj sztuczki, myczki i triczki, jak dbać o rzeczy, które są pomijane w wielu treningach, uzupełnienie treningów stabilizacyjnych, poprawianie mobilności oraz wzmacnianie core. Tak, to są te rzeczy, które wiele osób trenujących często stricte kulturystycznie czy w ogóle siłowo, a nawet często w crossficie zaniedbują to ludzie, wiedząc i mając świadomość, że mobilność jest ważna, i tak to zaniedbują. Miejmy nadzieję, że wyedukujemy kilka osób. Bartek wspomni, co dzisiaj konkretnie. Dzisiaj zajmiemy się mobilnością odcinka piersiowego, jak i odcinka lędźwiowego. Teraz już dużo częściej mówimy o ćwiczeniach stabilizacyjnych tułowia, natomiast my opowiemy dzisiaj o mobilności, która jest również bardzo ważna, zwłaszcza u wszystkich, którzy zajmują się jakimś sportem. To tyle dzisiaj. To działa. Wykorzystamy do ćwiczeń Daniela, który trenuje stricte kulturystycznie, a jest to branża i dział fitnessu i siłowni, w którym na pewno dużo osób zaniedbuje stabilizację, mobilność i wzmacnianie koru. Kosztem dużych mięśni troszeczkę cierpi czasami zdrowie. Daniel jeszcze jest w młodym wieku, także mamy szansę go nawrócić, ale przygotujemy go do tego, żeby wszystko, co robił, robił zdrowo, sprawnie i z korzyścią dla samego siebie przede wszystkim. Dziękuję. Proszę. Dobra, na początek może krótko, kto nie powinien wykonywać tych ćwiczeń. Osoby z hipermobilnością, czyli z za dużą ilością ruchu. Jeśli odczuwacie jakieś strzelanie, przeskakiwanie w kręgosłupie, no to nie powinniście jeszcze powiększać ruchomości swojego kręgosłupa, tylko pracować nad stabilnością. Dobrze. Pierwszy... No nie w moim przypadku, jestem sztywny jak deska, jestem tego pewien. Także... Idealnie. Zaczniemy od klęku. Na dwóch? Tak jest. Przyjmujemy prostą pozycję, kolana mniej więcej na szerokość bioder. Dobrze. Dobrze. Tak, żeby było wygodnie. Głowa w przedłużeniu kręgosłupa. Teraz jedna ręka do góry i wykonujesz zgięcie boczne w drugą stronę. Wracam. I wracasz. Czyli robię skośny brzuch. Tak jest. Dobrze, po tym ćwiczeniu dodajemy rotację. I tak, zgięcie połączone z rotacją. Aha. Czujesz tutaj rozciąganie? Tak, czyli ściągam tak. I przekręcam. Chodzi o to, żeby ten ruch wykonać płynnie, czyli jednocześnie w bok i do rotacji. Dobra, i teraz jeszcze możesz dodać rotację w drugą stronę. I zgięcie czyli... w przeciwną. Okej. Okay. I wyprost. Czyli tak jakbyś chciał się popatrzeć tutaj na mnie. Rozumiem, na ciebie chcesz popatrzeć. O tak. I do tyłu, tak? Tak. Czy już nie? Czyli tak, wróć i popatrz się na mnie teraz. Idealnie. To jest naturalny ruch. Tak jest. Nasze stawy są zbudowane do wykonywania tego ruchu, aczkolwiek w ciągu dnia rzadko go wykonujemy. Bardziej się zginamy cały czas. Tak, jeszcze raz. Dobra. Następne ćwiczenie będzie w klęku podpartym. Teraz tak, jak prawidłowo wykonać klęk? Dłonie pod barkami. Tutaj mamy kąt prosty, tutaj też. Kolana pod biodrami. Kręgosłup w naturalnym ułożeniu. Głowa patrzy w dół, ale nie jest wysunięta do przodu, tylko właśnie też w naturalnym przedłużeniu. Lekka lordoza lędźwiowa, lekko w dół, rozluźnij brzuch, lekko. Dobra, brzuch napięty. To jest prawidłowa pozycja do wykonania tego ćwiczenia. Teraz tą rękę spinamy i odchylasz się do tyłu. Tak, i patrzysz... Patrzę się znowu na ciebie, tak? Nie, idziesz za ręką, za ruchem ręki. Idę za ręką. Tak. Okej. Okay. Ręka jest coraz nieruchoma na klatce leży. Rękę tutaj, tutaj. O.
No u Ciebie troszkę trzeba jeszcze nad ruchomością stawu barkowego popracować. Tutaj, tak? Tak jest, wspomniałem. Odegnij. Są to ciemne aspekty treningu kulturystycznego. I brak ościągania. Spróbuj, tak jakbyś chciał. Bardziej wygnąć. Tak, tutaj w to, do góry. I idziesz za ruchem. I wracasz. Wracam. I znowu. Tak. Dobrze, w tej pozycji był wyłączony mięsień piersiowy. Teraz możemy jeszcze dołączyć rozciągnięcie mięśnia piersiowego. Czyli wykonujemy to samo, tylko z prostą ręką. I wracam w ten sposób? Tak. I do góry. Czujesz różnicę na mięśniu piersiowym? Bardzo czuję. Wszystko łączymy z oddechem, czyli robisz wdech i z wydechem rozciągasz. I głowa tutaj idzie, patrzysz za ruchem, idziesz. I powrót. Wszystkie te ćwiczenia wyglądają pozornie na bardzo łatwe, nie męczące, ale uwierzcie mi, parę powtórzeń na pewno spowoduje, że kropla potu pojawi się na waszym czole. Uwierzcie, że tak.